ten różaniec Maryjo chcemy ofiarować. Charyzmatem modlimy się za wszystkich kapłanów. Modlimy się też w tym różańcu za wszystkie małżeństwa i rodziny. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławione owoce. Pamiętam, jak mały chłopak służyłem do mszy świętej, ostatniej mszy świętej księdza Jerzego tutaj w tym kościele. Niewiele pamiętam z tego. Takie refleksje, że było bardzo dużo ludzi w kościół nabitych jak dzisiaj i mnóstwo ludzi zasłuchanych.